Identyfikator podmiotu. SCP-3892. Klasa podmiotu. Bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-3892 ma być trzymany w standardowej szafce przechowawczej na obiekty klasy bezpieczna. Opis. SCP-3892 to dziecięcy kocyk w kolorach czarnym i czerwonym ze wzorem z kreskówkowymi czaszkami. Analiza struktury wykazała, że SCP-3892 jest tworzony z nieanomalnej mieszanki bawełny i poliestru. Anomalne właściwości SCP-3892 manifestują się, gdy ten jest używany przez śpiące dziecko w wieku 10 lat lub mniej. Gdy dziecko wejdzie w fazę N1, najwcześniejszą snu, SCP-3892-01 zmanifestuje się w odrębie 10 metrów od SCP-3892, zwyczaj w szafie lub na korytarzu, gdy wykorzystywany był w testach w warunkach domowych. SCP-3892-01 to wysoka, w przybliżeniu na 2 metry, szkieletowa humanoidalna postać ubrana w skórzaną kurtkę z kolcami, podarte spodnie jeansowe i czarne buty motocyklowe. Oczodoły SCP-3892-01 mieszczą w sobie żółte światła. Można zobaczyć świecący dym wydobywający się z ust i klatki piersiowej tego obiektu. Po manifestacji SCP-3892-01 cicho zbliży się do celu. Temperatura powietrza w promieniu 10 metrów ociepli się do około 27 stopni Celsjusza. SCP-3892-01 ułoży wtedy dziecko do snu, wyszepta jego imię i powie dobranoc. Następnie delikatnie pocałuje głowę dziecka i zdemanifestuje się. SCP-3892-01 nie skrzywdził ani nie obudził żadnego dziecka podczas testów i natychmiastowo demanifestuje się, jeśli się do niego zbliży lub mu przeszkodzi. Dodatek 3892-01. Dnia 10 maja 2018 SCP-3892-01 patrzył bezpośrednio w kamerę komory testowej po pocałowaniu dziecka. Zawarczał i powiedział: "Wiem, gdzie śpicie." Po tym SCP-3892-01 głośno strzelił palcami obu rąk i zdemanifestował się jak zazwyczaj. SCP-3892-01 nie odpowiadał na żadną próbę komunikacji personelu fundacji przed lub po tym wydarzeniu. Znaczenie tego jest nieznane.